miejscach. W jednym popachy, w drugim troszeczkę mniejsze. Barania Góra jest w miarę sucha, nic na razie nie płynęło tak, żeby jakieś drobne potoczki tam spływają, także nie ma problemu. Dzisiaj ma być 29 stopni. Dobrze! Będzie bardzo ciepło, to będzie dla większości będzie godzina w granicach między godziną 11 a godziną 13, a nawet 14, więc tam będzie po prostu grzało. W sobotę 13 czerwca punktualnie o godzinie 5.00 118 zawodników wyruszyło w trasę Invicta Ustrońskiego biegu dookoła Doliny Wisły. Zawodnicy mają zadanie proste. Obiec Dolinę Wisły szczytami, grzbietami. No i oczywiście kto szybciej, tak? Rekord trasy należy do Władysława Walusia z 93 roku, wynosi 5 godzin 29 minut. To była pierwsza tak duża impreza biegowa w województwie śląskim, a może i w kraju, zorganizowana po zluzowaniu zakazów związanych z epidemią. Invicta Ustroński bieg dookoła Doliny Wisły, bo o nim mowa, to wyjątkowy, wyczerpujący i mający bardzo bogatą historię ultramaraton. Uczestnicy mieli do pokonania 68 km, a trasa przebiegała przez najważniejsze szczyty Beskidu Śląskiego. Uważam, że jest ciężki, wtedy trzeba podejść do niego z rozwagą, bez względu jaki to nie był dystans, z góry to góry. Pierwszy raz byłem 2 lata temu, no i celem jest poprawienie przynajmniej wyniku sprzed 2 lat. Przede wszystkim przebiec w zdrowiu i chciałbym zdążyć na trzecią, być tutaj nad wisełką, opalać się. Dobrze się bawić, bezpiecznie wrócić i jak najszybciej. Staramy się być w parze, towarzysko. My nie biegniemy o zwycięstwo, biegniemy, żeby miło spędzić czas, zobaczyć ładne widoki, żeby dobrze się bawić. Każdy z uczestników musiał w jak najkrótszym czasie zameldować się na najważniejszych szczytach Beskidu Śląskiego, takich jak Czantoria, Soszów, Stożek, Barania Góra, Magórka Wiślańska czy Trzy Kopce Wiślańskie. Lejący się z nieba żar skutecznie utrudniał szybkie pokonanie trasy. Z tymi warunkami najlepiej poradził sobie Marek Matlok, który uzyskał czas 7 godzin 19 minut i 44 sekundy. To, co dzisiaj przeżyłem, to chyba jeden z najtrudniejszych biegów w moim życiu, muszę też się przeanalizować. Ale upał jaki był, tak bardzo dał w kość, że rzeczywiście chyba mogę tak uznać na gorąco, że to było najtrudniejsze wyzwanie, jakie w życiu wykonałem. Po raz pierwszy w ogóle wygrałem bieg w kategorii Open. Po raz pierwszy wygrałem bieg górski, po raz pierwszy wygrałem bieg Ultra górski. Spełniło się dzisiaj wielkie moje marzenie. I wygrałem sam ze sobą, dlatego że ta pogoda to jest kompletnie nie dla mnie i stając na linii startu wiedziałem, że dzisiaj to właśnie ja mam gorzej niż inni, bo bardzo źle znoszę upał, bardzo mocno się pocę. No i zapłaciłem za to cenę dosyć wysoką, ale dałem radę. 7 godzin 36 minut i 1 sekunda to czas drugiego na mecie Pawła Gościniewicza. Traktowałem tego biegu też jakoś strasznie poważnie, że to jest jakieś mistrzostwo świata czy coś takiego, po prostu fajna atmosfera, chciałem wziąć tutaj udział w tym biegu i drugie miejsce, więc dodatkowy bonus.
Podium uzupełnił Przemysław Cochla. Wśród kobiet najlepsza była Anna Iwanowicz przed Justyną Witek i Magdaleną Kądzielnik.